second handu, bo jest nowa dostawa dzisiaj. Zobaczcie, jak tu jest przepięknie zielono w ogrodzie. Autentyczny pasek od Espady, jest numer i wszystko. Zobaczcie, jakie jakim idealnym stanie. Tak potem się Wam w niej pokażę. Patrzcie, z metką. Oryginalna cena. Kochani, witajcie. Jestem na dworcu w Krakowie. Jadę do Zakliwowa. Niedługo mam pociąg, ale jeszcze odwiedzę to miejsce. Discover Kraków. Tu jest prasa, książki. Może coś sobie na drogę drobnego kupię. Bardzo rzadko kupuję czasopismo, ale może tym razem się skuszę. Kochani, a teraz patrzcie, tutaj jesteśmy nad jeziorem już. Wyciszyłam dźwięk, bo tam strasznie krzyczeli, ale to jest właściwie zalew w Zakliwowie. Jeżdżę tam co roku, to jest taka rodzinna miejscowość, jest przepięknie, bardzo mało ludzi zazwyczaj. No i oczywiście były upały, więc mogliśmy popływać, mogliśmy się pokąpać. Hejka, kochani! Ja już na plaży w Zakliwowie. Patrzcie, jak jest cudownie. Woda jest tak ciepła jak na Karaibach po prostu. Przez te upały ostatnie. Jest wspaniale, idę pływać. Zobaczymy się później. No i tutaj widzicie już lumpek na rynku w Zakliwowie. Nowy zupełnie. Nie byłam tam jeszcze, więc to był mój pierwszy raz. Jest fajny, ale za bardzo nie chciały panie, żeby filmować, więc idziemy dalej. Przechodzę tutaj, widać, przez rynek i idziemy sobie z panią Ewą do drugiego second handu koło Groszka. O, nawet nas widać w szybie. To jest mniejszy, jak widzicie po wnętrzu. No i była już totalna wyprzedaż, więc nie będę wam nic pokazywać, bo nie ma co. Moi drodzy, no i dzisiaj już złapałam łupy za 3 złote, bo był znowu ostatnie 10 minut czynny sklep. Jak dojechałam do Zakliwowa, zdążyłam się jeszcze wykąpać w zalewie i złapałam po 3 złote 3 pary skórzanych butów. Roland Cartier, takie piękne buty w kolorze kości słoniowej. Przesuper, teraz ten obcas jest modny. Nawet u projektantów można go znaleźć. Takie vintage na obcasie sandałki, przepięknym kolorze kremowym. Później pokażę Wam jakieś stylówki z tym. I baletki na zajęcia teatralne, bo czasem właśnie takie rzeczy się przydają. A baletki są szczególnie skórzane, na skórze są bardzo drogie, nowe. No i kupiłam też przepiękną nową koszulę marki All Science, zobaczcie. Rozmiar 8SK, potem się Wam w niej pokażę. Patrzcie, z metką. Oryginalna cena 90 euro. Jeszcze guziki ma. Przepiękna bawełna z takim dużym kołnierzem i ma spinki na mankietach, nawet podpisane, więc przepiękne. Wszystko kosztowało 12 zł. 3 pary butów i koszula. Witajcie, kochani. Jest czwartek rano i idziemy z koleżankami mojego taty, pani Jola i pani Ewa. Przemiłe osoby. Idziemy do second handu, bo jest nowa dostawa dzisiaj. No zobaczcie, jak tu jest przepięknie zielono w ogrodzie. Właśnie zjadłyśmy śniadanie, ja jeszcze piję sobie zieloną herbatkę
i wybieramy się zobaczyć, co jest na nowej dostawie i być może to zobaczycie. Czy uda mi się kupić coś oprócz tych butów i koszuli wczorajszych? Moi drodzy, no i wróciłam z dwoma rzeczami dzisiaj z nowego towaru. Donna Karan New York, zrobiony we Włoszech, genuine leather. Patrzcie, jaki piękny pasek. Z takim przypinanym tutaj bardzo grubym, bardzo ciężkim łańcuchem. Pokazuję Wam tu detale. Można to tu odpiąć. Generalnie pasek się tak spina, a tu jest jeszcze klamra taka złota. Brązowy, gruby pasek, przepiękny. Może być do kurtki, do płaszcza, do sukienki takiej bardziej jermiężnej, hardkorowej. No cudo, na pewno będzie w stylówkach niedługo. I drugi pasek, dwa paski tylko kupiłam dzisiaj, słuchajcie. Eskada, patrzcie. Autentyczny pasek od Eskady, jest numer i wszystko. Mały rozmiar, na mnie jest idealny. Zobaczcie, jaki jakim idealnym stanie. Taki pastelowy, w stylu vintage pasek. Śliczny jest naprawdę i zrobię z nim na 100% stylówy, właśnie takie pastelowe, bo już Wam mówiłam, że będę robić pastelowe stylówki na lato. Ojej! No i idealnie się nada. Naprawdę pięknym stanie, z takiego zamszu, taki suede różowy. No jestem mega zadowolona, po 15 zł były te paski. Kupiłyśmy jeszcze z paniami, gośćmi tutaj mojego taty, sukienki. Panie sobie kupiły, w zasadzie znalazłam im te sukienki, więc zobaczycie zaraz, jak one wyglądają w tych sukienkach. Takie małe mierzymy. Przepięknie to wygląda. Serio. Bardzo fajna sukienka z bawełny. O, proszę, tył jest też bardzo ładny. I jakże w pięknych okolicznościach przyrody. Wspaniale to wygląda. Okej. Super. Jezu, jak to do tych kwiatów pięknie wygląda. Wspaniała sukienka. O, pięknie. Jezu, jakie mam wdzięczne modelki. Tak, tak. Marzą, całe życie marzyły. O Jezu, jak jest z tymi ślicznie, z tymi kwiatami to wygląda. I może jeszcze mam bardzo twarzowe te. Jeszcze jest piękny materiał, zbliża się do materiału. Nie będę chamsko, że tak powiem, zbytnich zbliżeń, ale o, jaki ładny. Piękny len, zobaczcie wszyscy. Pięknie, pięknie. I urocza scena. Jak z Sielanki. No i kochani, kolejne łupy dzisiaj, kurtka aż za 36 zł, ale słuchajcie, to jest taka designerska kurtka fajnej marki, Criminal Damage się nazywa. I te kurtki widziałam na eBayu po $300, używane, co ciekawe, tej firmy kurtki, więc zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz, taka kurtala. Naprawdę fajnie zrobiona z tyłu. Zaraz zobaczcie przebitki na moim tacie, na którego jest ta kurtka za mała nieco. Ale o, to jest przepiękne. Trochę w stylu Versace. Ale naprawdę fajne, z takimi obrazami. Podoba mi się. Jest dwustronna, bo od środka jest, słuchajcie, biało-czarna całkiem. O, i tu jest znaczek marki, więc ekstra, londyńska, taka designerska marka, czarno-biała jest od tej strony. No i to kosztowało 36 zł aż, ale będzie albo dla Wiktora na taki artystyczny, ekstrawagancki styl, albo
albo po prostu ją sprzedam. Natomiast bawełniana sukienka Oasis, przepiękny wzór maków, bardzo mi się podoba ten wzór, zobaczcie tam zaraz sobie jakieś stylizacje, przebiteczki. Bardzo fajna, 8 zł kosztowała. No i tyle, i mam zdobycze z wyjazdu. Wspaniale, wspaniale. A z drugiej strony? Odwróć się teraz. Jej. Patrz, jakie tu są obrazy. Ja muszę sfilmować. Co to za obrazy? Adaliza. Patrz. Versace się chowa. Wystarczy. Czekaj, bo chcę zobaczyć, jakie obrazy tam są. Tu jest jakiś Pegas, Anieli, Maryja oraz... Moi drodzy, tu jesteśmy jeszcze w głównej galerii muzeum, ale będziemy przechodzić na wystawę Tamary Łempickiej. Była niesamowita osobowość, urodziła się na przełomie XIX i XX wieku, żyła do lat 80. zeszłego stulecia i była bardzo taką wyjątkową osobowością. Stworzyła też wizerunek niezależnej kobiety, kobiety sukcesu, artystki. Była dosyć ekstrawagancka. Nie będę Wam tu przedstawiać całego życiorysu, ale w każdym razie naprawdę miała bardzo, bardzo ciekawe prace. Była dosyć znana w swoich czasach. Później trochę o niej przycichło. Bardzo elegancka kobieta, także pokażę Wam też przy jej kilku obrazów tutaj jej różne realia, różne rzeczy z jej życia, niesamowite rzeczy modowe, niesamowite elementy biżuterii i w ogóle będzie tam później też tablica, na której jest pokazane. O, tutaj, patrzcie, jest gablota z jej rzeczami osobistymi, okulary, przepiękny ten pomarańczowy kapelusz od Diora, oryginalny, z pierwszej połowy XX wieku. No naprawdę było co oglądać, dużo tam było takich artefaktów, różnych przedmiotów jej osobistych. Widać właśnie, o, jest Christian Dior. Tutaj już troszkę przebitek, jej obrazów. Bardzo ciekawa kolorystyka według mnie to malarstwo i naprawdę dosyć współczesne. Podejmowała też bardzo współczesne tematy. W ogóle malowała w sposób na tamte czasy modny. Zobaczcie tutaj takie bardzo realistyczne, ale też minimalistyczne kompozycje w pięknych zestawach kolorów. Mnie bardzo przypadły do gustu. Może nie wszystko mi się podobało, ale naprawdę wiele rzeczy robiło wrażenie. Naprawdę, na przykład tu jest taka kobieta w samochodzie, właśnie taki wizerunek niezależnej kobiety, kobiety, która nie musi być zależna od faceta. Tutaj mamy jej zdjęcie. No ja tutaj sfilmowałam tylko tak pobieżnie trochę jej obrazów takich bardziej znanych, charakterystycznych. Tutaj kobieta w kapeluszu, dziewczyna w zielonej sukience, to się bodajże nazywa. Nawet będzie nazwa chyba. Tak, dokładnie. No tak po prostu pokazuję Wam, bo bardzo ciekawa osobowość. Warto wiedzieć, bo była pochodzenia polskiego. Miała też sobie pochodzenie rosyjskie i żydowskie, ale jest to malarka, można powiedzieć, nasza. Dużo fajnych rzeczy tam pokazali z jej czasów też. Meble w stylu secesji, w stylu art deco. Tu widzicie na przykład meble takie, jakie miała w pracowni w Paryżu swojej, robione na zamówienie z drzewa orzechowego. Miała bardzo ekskluzywną pracownię w Paryżu. Tam jest zdjęcie tej pracowni. Taką robioną na wymiar. No i w ogóle mnie zachwyca i szkło, i meble z tamtego okresu. Nie wiem jak Was, ale ta secesja i art deco to są takie niesamowite formy, też nowoczesne bardzo formy. Bardzo nowoczesne pomysły, które do dzisiaj są aktualne i używane i podziwiane, bo naprawdę artyści wtedy dali siebie wszystko w sztuce użytkowej. Czy Lalique, czy no, zresztą mnóstwo twórców tamtej epoki. Tutaj dalej widzicie obrazy Łempickiej, Tamary i ta kobieta w białej sukience też bardzo fajna. O, tutaj też jest właśnie tablica, o której chciałam Wam powiedzieć, że bardzo blisko artyści współpracowali z twórcami mody,
między innymi dla Harper's Bazaar robili i między innymi Łempicka zeznała się z Coco Chanel i bardzo ją szanowała. No jak widzicie, tutaj są też obrazki przedstawiające modę z czasopism z tamtych lat. A tutaj pokazuję Wam nakrycia głowy i torebki, niesamowite po prostu dzieła sztuki. Modowe dzieła sztuki, jak dla mnie. Przepiękne były te rzeczy wtedy. No lata 20, lata 30, tutaj chyba te są z lat 20. No i zobaczcie, jakie torebki. No to naprawdę, to są dzieła sztuki, to jest biżuteria, nie torebka. Są prześliczne po prostu. Nie mogłam się napatrzeć na te rzeczy, zobaczcie, na ten zielony kapelusz. No jak rzeźba to wygląda, nie jak kapelusz. To było naprawdę wspaniałe, szlikretowy wachlarz, torebka złota ze skóry, z takimi pięknymi dżetami diamentowymi. I zobaczcie, pokrowiec srebrny na szminkę z lusterkiem. Naprawdę wow. Buty z jedwabiu. No w ogóle wspaniała była ta wystawa, powiem Wam. Tu dalej trochę obrazów jeszcze. Zobaczycie za chwilę też takie bardzo współczesne obrazy, które sfilmowałam. Tu akurat mamy jeszcze wcześniejsze jej dzieła, ale robią naprawdę też wielkie wrażenie. Tam są dwa wystawione dzieła z czasów wojny i po wojnie. O, tu jeszcze mamy biżuterię, przepraszam, że Wam przerwę. Oryginalną biżuterię właśnie Łempickiej. Przepiękną też. I toaletkę. Słuchajcie, ta toaletka to jest naprawdę, naprawdę dzieło sztuki. Jaka prostota, jaka piękne detale po prostu. No niesamowite. Naprawdę podziwiam meble z tamtych czasów. To jest sztuka sama w sobie, ta toaletka po prostu. Zobaczcie, jaka piękna, prosta forma. Te nóżki. Jest wszystko tak wysmakowane niesamowicie. O, tutaj Wam mówię cześć w lusterku. No, jestem naprawdę zachwycona tą toaletką. Specjalnie aż się zbliżyłam, żeby dla Was sfilmować te detale. No, oczywiście takie meble też nie były tanie, tak samo jak i dziś. Jak coś było tak zrobione, no to na pewno kosztowało to majątek i wtedy, i dzisiaj. Tutaj mamy twórcę mebli. I tam są też dzieła sztuki jej współczesne. No i oczywiście moda inspirowana Orientem, inspirowana Wschodem. Też były to czasy odkrywania tych tkanin, kolorystyki Południa i Wschodu właśnie, tych krajów Orientu. No i te współczesne formy naprawdę niesamowite wrażenie zawsze na mnie robią. Zobaczcie na ten stolik taki geometryczny. No dzisiaj te meble nadal są bardzo modne i właściwie teraz są na topie te meble Art Deco. Tutaj widzicie trochę fragmentów z jej podróży. Tu już była troszkę starsza, tutaj podróżowała na Batorym za ocean. Pewien milioner zamówił u niej obraz. No i właśnie te obrazy, o których chciałam Wam powiedzieć. Uchodźcy oraz kobieta uciekająca w czasie wojny z dzieckiem. Tutaj widzimy jeszcze plakaty z Batorego. No jakieś tam tutaj oglądamy sobie jej pamiątki i rzeczy z czasów tych właśnie podróży statkami. Ona dużo podróżowała i obracała się w bardzo luksusowym towarzystwie, do którego od dziecka przywykła, bo w takich właśnie kręgach jej rodzice się obracali. Tutaj mamy kajutę na Batorym bodajże. Zdjęcie to jest. No i tutaj chciałam Wam pokazać ucieczka albo gdzieś w Europie, w czasie wojny malowany obraz i no naprawdę bardzo teraz współcześnie się odwołuje do dzisiejszych wydarzeń wojennych. To taki smutny, melancholijny wyraz ma na dzisiejsze czasy. Tu uchodźcy, zobaczcie, matka i syn uciekający. No jakby dzisiaj widzieć tych ludzi, którzy po prostu uciekają przed koszmarem. No i tu idziemy sobie już w Lublinie do centrum na spacer po wystawie. Lublin jest bardzo piękny, ta starówka, bo reszta miasta, szczerze mówiąc, no niestety muszę powiedzieć, że jest dosyć brzydka. Zamek, czyli muzeum, jest dość współczesne, bo z czasów komunizmu zbudowane w formie zamku. Kochani, rynek w Lublinie jest przepiękny, renesansowy rynek.
szukamy miejsca, żeby coś zjeść. Magia. Tutaj polecają tą magię, że w porządku, więc może tu. Jest. Piękna kaplica Świętej Trójcy z XIV wieku. Władysław Jagiełło ją fundował. Słuchajcie, najpiękniejsza moim zdaniem w Polsce kaplica. Z czasów Tamary Łębickiej. W takim podobnym aucie widzicie jeden z obrazów przedstawia kobietę właśnie. Ale była elegancja. Niesamowite.